Habakuk w tej modlitwie mówi: jestem bardzo przejęty tym, co przyjdzie na tych, którzy mnie uciskali. Habakuk wiedział, kto go uciska. To nie byli obcy. Wielu proroków uciskanych było i to nie byli obcy, to byli swoi. Grozili, zamykali, biczowali, zabijali. I teraz myślę, na ile jesteś gotów zapłacić za to, żeby usłyszeć, co robić, żeby nie być wśród tych, którzy uciskają, ale być wśród tych, którzy budują. Przyszedł Pan Jezus, przyniósł słowa z nieba bezpośrednio, wspaniałe słowa. Jednej rzeczy tylko wymagał. Oddaj mi swoje życie, zapłać za to, by móc rozumieć, co ja do Ciebie mówię. Aby być uczniem Jezusa, trzeba się wyprzeć siebie. Trzeba Jego umiłować ponad wszystkich i oddać Mu swoje życie. Wielu ludzi myśli sobie, że słuchając Słowa Bożego, czy czytając Biblię, oni wykonują już to, co jest najważniejsze. To jest środek do tego, żeby rozpoznać, jakie są wymagania Boga, żeby zacząć funkcjonować w bezpiecznym terenie Jego łaski, Jego przebaczenia, Jego pojednania i wezwania do wieczności, żeby nie być na terenie ludzi, którzy uciskają braci swoich i siostry swoje, nadal nie porzucając swoich nieprawości. Zwróćcie uwagę, że Jezus mówi: wielu przyjdzie do mnie i będzie mówić: Panie, Panie. Ja mam takie właśnie obawy. Dzisiejszy czas pokazuje, jak miłość wielu ziemnie, i to będą ludzie, którzy będą mniemać, że należeli do Boga, ale oni nie zapłacili ceny. Oni myśleli za darmo. A więc ja nic nie muszę dać. Pójdę sobie na zgromadzenie, posłucham. No, w końcu to nie jest nawet takie głupie zobaczyć, co inni wymyślą na dany temat. A potem pójdę dalej i tyle. I będę dalej żyć w swojej klatce. Pomyśl sobie, że Jezus przyszedł uwolnić nas z naszych klatek, żebyśmy byli wolnymi ludźmi, żebyśmy byli szczęśliwymi ludźmi. Ale za to trzeba było zapłacić. Życie za życie. I tak sobie pomyśl. Każdy z nas był dzieckiem. Wróć sobie trochę pamięcią, jak miałeś, czy miałaś 6-latek. Jakie pomysły w głowie wtedy były? 7, 8, 10. Jak człowiek kombinował, jak oszukać rodziców, jak zrobić coś, zmajstrować, żeby się udało, a potem się cieszyć, że nikt nie odkrył. A potem nawróciłeś się, nawróciłaś się i wszystko wróciło z powrotem. Znowuż jesteś dzieckiem. Znowuż Bóg uczynił cię niemowlakiem. Znowuż daje ci wzrastać. Ale teraz jesteś już dorosłym człowiekiem. I Bóg daje ci w czasie tego, żebyś myślał i pamiętał, czy myślała i pamiętała, że Bóg nie chce takiego dzieciństwa, jakie prowadziłeś, czy prowadziłaś, kiedy Boga nie znałeś, czy nie znałaś. Bóg chce rozumnego dzieciństwa, tak? On chce, żeby Jego dziecko wypełniało Jego wolę, nie próbowało Go oszukiwać, podchodzić, zwodzić, modlić się, wyrażać jakieś rzeczy, a potem robić po swojemu. Jakby Bogu powiedzieć na zewnątrz miłe, fajne rzeczy, ale tak to sobie pokryjomu robić dalej swoje. Ilu jeszcze dzisiaj jest takimi dziećmi, które nie doszły do rozumu, żeby przestać robić to, co robiły jako dzieci fizycznie, cielesne dzieci. Przestać wnosić do chrześcijaństwa cielesnego dzieciństwa, gdzie człowiek myśli, jak czmychnąć, jak się przeczmychnąć, jak zatuszować, jak ukryć, jak zyskać, jak osiągnąć swój niecny cel, żeby później powiedzieć, że no przecież o tamten brat też ma taki kłopot, a ta siostra też ma taki kłopot.
Pomyśl sobie, czy to nie jest to właśnie dzieciństwo? A tamten mógł to mieć, a ja nie mogę mieć tego. A jak trzeba było karę odebrać? Ja niewinny, ja niewinna, ja nic nie wiem na ten temat zupełnie. A może to Wacek albo ktoś inny? Apostoł Paweł mówi, kiedy byłem dzieckiem, myślałem jak dziecko, ale wyrosłem z tego. I myślę już jak dorosły. Jako dorosły człowiek, będąc dzieckiem Boga, nie myślę oszukiwać Boga, ani Go zwodzić, ani Mu składać obietnic, które nie chcę w ogóle wypełnić. Nie chcę się bawić z Bogiem, jak dzieciak bawi się ze swoim ojcem. Ciekawe, czy tata dzisiaj odkryje, że ja to zepsułem? No nie odkrył. Udało się. Coś powiedziałem, czy powiedziałem? O, nie było reakcji. To może nie jest to takie złe. Wiecie, kiedy Jezus mówi, to mówi, żeby otworzyć serca przed Jego słowami, żeby karmić się tymi słowami, żeby korzystać z tych słów. Powinniśmy korzystać ze zwycięstwa Chrystusa, być ludźmi otwartymi. Miłość wieloziemnie Jezus ostrzegał. Moją wielką obawą jest, że żyjemy w czasie, kiedy właśnie tak się dzieje. Kiedy miłość wieloziemnie, ludzie są, ale oni nie są naprawdę. Oni nie są razem naprawdę. Oni są, ale nie są razem. Oni się spotykają razem, rozmawiają o różnych rzeczach, ale tak naprawdę oni nie są razem. Oni nie są jedno. Oni nie są złączeni miłością, o której mówi Jezus. Oni mają swoje własne plany, własne zamysły, własną realizację. Oni nie myślą być posłuszni Bogu. Oni chcą żyć po swojemu. Oni nie chcą być posłuszni Jezusowi. Oni chcą żyć po swojemu. Gdybyś musiał zapłacić za każde jedno słowo z Biblii i to wysoko zapłacić, to tylko wtedy gotów byłbyś zapłacić, czy gotowa była zapłacić, jeśli wiedziałbyś, że to słowo darzy życiem. Jeśli tego słowa nie usłyszysz, to zginiesz. A jeśli usłyszysz, to masz możliwość chwycić się tego słowa i czynić to, co to słowo mówi. Czy jesteśmy gotowi płacić życiem, żeby to słowo wykonało się w nas? Czy chcemy słuchać i udawać, że no, cenne było? Czy chcemy, żeby to słowo nas zmieniało, żebyśmy byli coraz bardziej dla innych widocznym obrazem przemienianych ludzi przez Słowo Boże? Czy chcemy uciskać lud swoim niechętnym życiem, złym, zamkniętym, złośliwym, czy jakimkolwiek, czy raczej chcemy budować się nawzajem w Boży dom, wychodzić sobie naprzeciw, okazywać szacunek sobie nawzajem, zachować to, co jest napisane w Biblii. Wiecie, myślę, że niewielu ludzi, ale są tacy ludzie na ziemi, którzy by chcieli znaleźć taki zbór, w którym będą widzieć chociaż iluś ludzi, którzy żyją każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi. Czy ty chcesz być współudziałowcem czy współudziałowczynią Kościoła Jezusa Chrystusa według tego, jaki ten Kościół został określony przez samego Chrystusa? Czy chcesz być częścią ciała Chrystusa Jezusa w taki sposób, jak określił to Jezus? A więc wyparłeś się siebie, wziąłeś swój krzyż, wzięła swój krzyż i idziesz za Jezusem, żeby Go naśladować. Idziesz w grupie ludzi, którzy dokładnie zrobili to samo. Masz z nimi wspólne, wspaniałe tematy. Jest to temat zbawienia w Chrystusie, łaski, pojednania z Bogiem, otwartego nieba. Jesteś pełen podziwu, jesteś pełna podziwu tego, jaki sposób Bóg naprzeciw nas wyszedł. Nie mija ci to. Jest to coś dla ciebie tak cennego, tak ważnego, że płacisz codziennie za to, oddając życie temu. Bo wiesz, że warto. I nie chcę, żeby inni cię pamiętali z tego, jak próbujesz oszukać Boga, tylko żeby cię pamiętali z tego, że boisz się Boga i szanujesz Boga i słuchasz się Boga. A jeśli ci się coś nie powiedzie, oczyszczasz się i chcesz dalej podążać za Bogiem. Zdaj sobie sprawę, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. A więc tutaj
Habakuk mówi o Bogu, Stwórcy nieba i ziemi, który zaczyna kroczyć po tej ziemi. Wszechmogący Stwórca staje na tej ziemi. Wszystko się trzęsie, góry się zapadają, wyspy nikną. A on się cieszy, bo on do tego Boga należy. Zbliża się jego Bóg, jego przyjaciel, ten, który okazywał mu swoją miłość, swoje pragnienie, aby Habakuk znał wolę Boga. Habakuk mówi: słyszałem od Ciebie wieść, widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tchnij w nie życie, w najbliższych latach objaw je. Bóg objawił swemu człowiekowi to, co się będzie dziać. Oby Bóg sprawiał w Tobie i we mnie, żebyśmy byli wyraźnym obrazem tego, że chcemy być chrześcijanami, że zależy nam na tym, że chcemy być ludźmi, którzy poddają swój kark Bogu, żeby być uniżonymi ludźmi. Nie zależy nam na tym, żeby wprowadzać w Kościół innowacje swoje. Chcemy starego Kościoła, Kościoła, w którym ludzie cieszyli się sobą nawzajem, w którym jeden za drugiego życie był w stanie położyć. Nie zależy nam na nowoczesnym Kościele, w którym jest pełno mądrych ludzi, którzy filozoficznie są w stanie wykazywać pewne elementy z Biblii. Ale na starym Kościele, w którym ludzie cenią sobie Boże Słowo i żyją tym Słowem każdego dnia. Kiedy się zgromadzają, zgromadzają się ludzie, którzy się nie uciskają, ale rozumiecie, oni są w jednym ciele Chrystusa. Jeżeli w Twoim ciele zacząłby rosnąć guz, to on by zaczął uciskać Twoje ciało, bo Twoje ciało Cię nie uciska. Dopiero coś, co jest wynaturzeniem, zaczyna uciskać. Zdrowy człowiek nie czuje się uciskany. A więc chodzi o to, żeby każdy z nas był zdrowy, żeby każdy mógł zdrowo podjąć decyzję, że nie, lecz Chrystus. Habakuk patrzył na tych ludzi. Oni możliwe, że chodzili do synagog, do świątyni, obchodzili święta w Izraelu. Ale ich życie nie należało do Boga. Oni wypełniali tradycję, wypełniali coś, co było tradycją tego ludu, ale poza tym nie mieli serca do Boga. Już proroków tego doznawało. Mówili im: Bóg chce dla was dobra, Bóg chce wam przebaczyć, Bóg chce was uratować. Oni go nie chcieli słuchać. Otwórzmy na chwilę Księgę Objawienia, 16 rozdział. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy, wylał czaszę swoją na ziemi i pojawiły się złośliwe, odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. Wiemy, że ci, którzy nie umiłowali prawdy, wpadli w obłęd, Bóg ich wprowadził w obłęd i oni uwierzyli diabłu i poszli za nim. Wystarczyło nie miłować prawdy, nic więcej specjalnie się tam nie działo. Oni chodzili na zgromadzenia, śpiewali, modlili się, ale nie miłowali prawdy. Nie uważali za stosowne, żeby z powodu tej prawdy oddać życie prawdzie, żeby prawda mogła mieszkać w nich. Oni uważali, że dobrze, że znają, coś wiedzą na temat prawdy, ale nie miłowali jej, żeby ona mogła w nich panować. I przyszedł obłęd. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki, źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś ty, któryś jest i któryś był, święty, żeś taki wyrok wydał, ponieważ oni wylali krew świętych i proroków. Ty dałeś im do picia także krew. Zasłużyli na to. Żadnej wody, sama krew. Ohydne, co? Jaki widok. Ci ludzie muszą pić. Jak wyglądają.
Ale co oni robili? Pamiętacie, jak Jezus powiedział? Bezbożność wzrośnie i wielu się odwróci i pójdą do diabła i zaczną nienawidzieć świętych i zabijać ich. To będą ci, którzy byli między. Ale z powodu tego, że nie uważali za stosowne, żeby prawdziwie należeć do Chrystusa, wpadli w obłęd. Habakuk, widząc, zdawał sobie sprawę, co ci, którzy są wrogami, co na nich spadnie. To jest prawda, co tu czytam w objawieniu Jana. Tak będzie. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryźli ludzie z bólu swoje języki i bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Efrat i wysła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby wychodzące z paszczy smoka i paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. Błogosławiony i szczęśliwy. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Bóg będzie karać ludzi. I dla mnie i dla ciebie jest to, dzisiaj jest jeszcze możliwość, jeszcze chwal Boga za Jego łaskę, że nie odbiera nam rozumu, że daje nam rozum, żebyśmy się zastanawiali i myśleli, że jeszcze żebyśmy mogli naprawić to, co psujemy. Bóg nie chce, żebyś się zachowywał jak stare dziecko z cielesnego swojego życia. Nie chce. Bóg nienawidzi, jak żyłeś w sposób grzeszny, jak żyłaś, jak okłamywałeś, jak nienawidziłaś, jak szukałeś swoich rozwiązań, jak szedłeś za swoimi pragnieniami, realizując je w sposób niecny. Nie chce Bóg tego. Bóg chce od ciebie czegoś zupełnie innego, żebyś był innym dzieckiem. Dzieckiem, które jest posłuszne swojemu ojcu we wszystkim. Żebyś był szczęśliwym dzieckiem, żebyś mógł się radować, wiedząc, że zbliża się spotkanie z Ojcem, któremu przecież służysz z całego serca, należysz do Niego, słuchasz się Jego Syna umiłowanego, bo przecież wiesz, że to jest najpiękniejsze, co Bóg ci dał, że mogłeś wrócić do niemowlęctwa i rozpocząć wszystko na nowo, ale nie w starym wydaniu. Nie po to, żeby wprowadzać do domu Bożego swoje stare kombinatorskie pomysły, czy jakieś swoje wizje na życie, swoje pragnienia i realizować je w Kościele, kiedy zdaj sobie sprawę, że przecież ten świat idzie w upadłość, idzie w zginienie. Nie po to się wyrwałeś, czy wyrwałaś z tego świata przez krzyż Chrystusowy, żeby potem wracać do tego świata, przypominając sobie dziecinne mrzonki, marzenia, głupotę dziecinną. Teraz chcesz wzrastać w poznawaniu Boga, chcesz być Bożym człowiekiem, Bożym mężczyzną, Bożą niewiastą chcesz być. Nie chcesz już wnosić w tak cudowne miejsce, które zostało opłacone ofiarą Syna Bożego, swojego ja. Nie chcesz wnosić tu swoich blokad, zamknięć, swoich, rozumiecie, jeden jest taki, że zagada cię na śmierć, a drugi zamilczy cię na śmierć. Jeden jest taki, drugi jest inny, ale jeden i drugi ma umrzeć. Ma być to człowiek, który mówi to, co chce Bóg. A więc gaduła i niemowa spotykają się w tym samym punkcie. Otwierają usta dla Boga, aby powiedzieć to, co mówi Bóg i stają się
widzialnymi dziećmi Boga, których On napełnia swoim wspaniałym Słowem. Żyją tym Słowem, wzrastają. Czy mamy zapomnieć o tym, co było? Nie patrzę już do tyłu, mówi apostoł, tak? Kto jeszcze patrzy do tyłu? Kto jeszcze z tyłu szuka czegoś do tego z przodu, żeby z tego z tyłu jeszcze coś wziąć do przodu? Czy już nie patrzymy do tyłu? Jezus mówi, kto przykłada rękę do pługa, ogląda się wstecz. Nie nadaje się, aby być moim uczniem. Ciesz się Chrystusem. Nie marnuj czasu. Nie marnuj czasu. Kościół to jest najpiękniejsze miejsce do tego, żeby być innym człowiekiem. Jesteś kolejny rok wierzącym człowiekiem. Nie możesz w ten sposób się zachowywać, jakbyś nie rozumiał, co to jest Kościół. Kościół to jest miejsce, gdzie masz wzrastać w miłości wzajemnej, w budowaniu się nawzajem na Boży dom. Nie możesz chodzić ze swoimi dziwactwami. Jesteś nowym człowiekiem. Stare się już skończyło. Wszystko stało się nowe. Myśl jak nowy człowiek, żyj jak nowy człowiek. Bo jeśli będziesz się przyzwyczajać w nowym człowieczeństwie do starego, to pomyślisz, że to tak musi być. Na tym bazuje kłamca, diabeł. Mówi, takim jesteś człowiekiem. Rozumiecie, jakie to jest ohydne kłamstwo? Jezus mówi, umarłeś. Myśl o sobie, że umarłeś. Skoro ja umarłem, wszyscy umarliście. A więc tak o sobie myślcie, że umarliście. Nie myślcie, że no takim jestem człowiekiem i widocznie takim będę już w chrześcijaństwie. Nie. Jeśli natura Chrystusa, charakter Chrystusa, myśl Chrystusa ma mieszkać w nas, to już to nie my jesteśmy, to jest Chrystus. Tak czy nie? I tylko Chrystus idzie do wieczności. A więc ilu ludzi naprawdę uciska, a ilu ludzi buduje? Ilu ludzi zostało zdobytych przez Pana, żeby brać udział w największej bitwie w sposób czysty, Boży? Ilu ludzi rozumie, jak walczyć z diabłem, żeby wygrać? Po to jest właśnie Kościół, żeby w tym miejscu uczyć się tego. Pierwsze to wygrywamy z diabłem głównie po to, żeby nawzajem budować się na Boży dom. Każdy z nas wygrywa z diabłem głównie po to, żeby razem budować się na Boży dom w jednym duchu. Ten wygrywa z diabłem, czy tak, którzy mogą się budować na jeden dom. Bo tu diabeł przeszkadza. Podrzucając takie czy inne rzeczy, wiele uwagi, tak jak było powiedziane, diabeł próbuje skierować na to przemijające życie i na nim się skoncentrować. Kiedy jest fajnie, wszystko dobrze się wokół dzieje, no to miło, a jak coś by się nie tak działo, no to już wcale nie jest tak miło. Bracie, gdybyś miał takie kłopoty jak ja, to też byś był nieszczęśliwy. Ale Paweł pisze zasmucenie, ale zawsze weseli. Paweł nie przyjąłby nieszczęścia, o jakim często dzisiaj ludzie myślą. On był zasmucony stanem Kościoła, w jaki sposób funkcjonuje Kościół. On był zasmucony, że wielu jeszcze nie porzuciło swoich grzechów. Jeszcze nie weszło w pokutę, żeby zamknąć rozdział starego życia. Ale nie pozwolił sobie zabrać radości, którą otrzymał w Panu, należąc do Jezusa. I dla mnie i dla Ciebie to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Nie myśl o sobie już w sposób cielesny. Ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, otrzymali prawo, przywilej bycia dziećmi Boga Wszechmogącego. Wiem, że duch ożywia, ciało nic nie pomaga, że musisz dzisiaj zapłacić cenę za te słowa, które do Ciebie mówię. To ma być cena Twoje życie. Życie dla Chrystusa, życie oddane Jemu, żeby On mógł okazywać się w Tobie coraz bardziej, żeby w Tobie coraz mniej było ciskania na innych. Tylko coraz więcej budowania, dodawania otuchy, wzmacniania i posilania, żeby nawzajem nabierać sił przeciwko jednemu wrogowi. Aby Bóg do ciebie też mówił to, co się dzieje. Żebyś wiedział, czy wiedziała, dlaczego tak się dzieje.
Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Chodźmy po wyżynach. Nie wstydźmy się tego, co jest piękne, czyste i nieskalane. Wstydźmy się starego człowieka. Wstydźmy się starego, zamkniętego Adama, starej zamkniętej Ewy. Czy starego, takiego wylewnego Adama, wylewnej Ewy, gdzie niby to wygląda naprawdę, ale tam nie ma Jezusa. Jezus to jest to, że Kościół wejdzie silny w ucisk. A siłą Kościoła będzie sam Pan Jezus Chrystus, który spaja ich miłością swoją. Oni stali się jedno i tacy są. Jedno ciało Chrystusa Jezusa. Jezus mówi, po tym jak się miłujecie, poznają, że ja tu byłem. Bo beze mnie, mówi Jezus, nie moglibyście się miłować. Więc wszystko jest możliwe dzięki Panu. To, co dobre, miłe i pożyteczne, w ten sposób myśl. Myśl o tym, że jesteś tu po to, żeby płacić największą cenę, że w tym zborze jest obowiązek oddawania życia Jezusowi. Nie tylko ust, mówienia, ale życia oddawania Jezusowi. Aby On mógł to życie spożytkować tak, jak uważa dla swojej chwały. Żeby ono stało się bogactwem, skarbem zgromadzenia i Kościoła. Chwałą uwidocznionego Chrystusa, który chociaż siedzi po prawicy Ojca w tej chwili, jednak jest też na ziemi w swoim Kościele. Abyśmy cieszyli się tym, że zrozumieliśmy to, że nie niesiemy starego. Rozumiecie? To jest to samo, jak dwoje ludzi myśli o małżeństwie, a Słowo Boże mówi, byle w Panu. Dlaczego byle w Panu? Bo w Panu to jest nowy człowiek. Często ludzie myślą, no jest wierzący, to na pewno jest w Panu. Diabeł też wierzy, pewno jest w Panu. Demony też wierzą, też pewno są w Panu. Ale co to byłby wtedy za Pan? Nie, chodzi o tych, którzy są w Panu, którzy nie mają starego rocznika. Są nowi, bo oni wtedy będą sobie bliscy w Chrystusie. Inaczej nie da rady. Stare zawsze weźmie władzę w swoje ręce. To jest chamka. To jest ktoś, kto nie liczy się z tym, co będzie z innymi, tylko ma swój cel. Jak to jest powiedziane, że lepiej spotkać niedźwiedzicę z młodymi niż głupca w szale swoim, biegnącego drogą i myślącego, że jest wielkim zachwyceniu Bożym. A w sumie jest oszukany i zwiedziony, czy oszukana i zwiedziona, dlatego że na mocy ciała oparta została sprawa, a nie na mocy Boga. Czy to jest zrozumiałe dla mnie i dla ciebie, że w sumie walka toczy się o to, co my z tym zrobimy, jacy będziemy? Czy wygramy tą bitwę? Widzicie, jeżeli ktoś był w starym życiu podejrzliwy, i nie będzie to umartwione, to i w nowym życiu będzie podejrzliwy. I ten człowiek nigdy nie skorzysta z rzeczywistości zwycięstwa nad diabłem. Jeżeli ktoś był kłamliwy i to kłamstwo przeniesie do nowego, też nigdy nie skorzysta. Więc każdy grzech przemycony do nowego człowieczeństwa oddziela od kosztowania, jak dobry jest Pan. Nie ma znaczenia, kim byliśmy wcześniej. Czy to jest zrozumiałe? Nie ma znaczenia, bo krzyż powoduje śmierć. Gdyby nie było krzyża, wtedy miałoby to znaczenie. Oj, dobrze byłoby wybrać takich spokojnych rodzin, zrównoważonych rodzin, którzy umieją w jakiś sposób tam funkcjonować, a nie z tych porozbijanych, poniszczonych jakichś tam. Ale krzyż kończy wszystko, nieważne z jakiej rodziny jesteśmy. Nieważne, w jakim ciele się urodziliśmy, jakie grzechy dziedziczyły na nas, nieważne. Wszystko to umarło. Czy wierzysz? Czy wierzysz w swoją własną śmierć wraz z Chrystusem? Bo jeśli nie wierzysz, to nie pozwolisz na to, żeby z ciebie zginęło to, co nie jest Chrystusowe. I to będzie powodować, że
że Kościół nie będzie doznawał zbudowania, tylko doznawał będzie ucisku. Bo nasza stara natura uciska, nasz dziwny smutek uciska, nasza gorycz uciska, nasze zniechęcenie uciska. To jest stary człowiek. Trzymanie się, zawzięcie czegoś swego. Kościół to musi być piękna oblubienica dla Chrystusa Jezusa. I po to właśnie przyszedł Jezus. I kto będzie wzywać imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To musi być tak silne w tobie, we mnie, że ty potrzebujesz, że my potrzebujemy tego samego Jezusa w tej samej sprawie, żebyśmy byli jedno, jako On chce tego, jaki On jest z Ojcem, abyśmy my tak byli jedno z Nim. Zobaczcie, że wróg został pokonany swoim orężem. Jezus ukrzyżowany i diabeł przegrywany. Wielu niewolników diabła zostało wyzwolonych. Niech Bóg pomoże tobie i mi wykorzystać ten czas. Nie mamy go dużo. Jedni mówią więcej, drudzy mniej. To jest ważne, w jaki sposób korzystamy z tego, co Bóg daje nam, żeby nas karmić, sycić, żeby nas ubierać, napełniać chwałą. Prowadząc nas pośród tego świata, obdarza nas tym, co jest potrzebne. On chce napełniać nas tym, co potrzebne, aby nie być uciskającym, uciskającą. Aby być człowiekiem, którym nie ma chodzenia własnymi drogami. Tylko chodzi tą samą drogą, przez ciało Chrystusa do wieczności. Chciałoby się, żeby jak najwięcej ludzi to zrozumiało i wykorzystało, żeby to miejsce było miejscem, w którym korzysta z tego i kładziesz życie dla sprawy Bożej, żeby Pan się mógł przechadzać po tym zgromadzeniu. Oczyszczasz się w krwi Chrystusowej po to, żeby żyć nawzajem z innymi w tej najlepszej jedności, miłując się nawzajem, miłością Chrystusową. Żeby uczyć się prawdy i uczyć się tego, co dobre i z tego korzystać, a złe usuwać. Żeby być praktycznymi chrześcijanami, którzy wiedzą, że tak wiele zależy od posłuszeństwa, bo Słowo Boże mówi, że kto jest nieposłuszny Jezusowi Chrystusowi, ten zostanie wygubiony z ludu, a więc będzie wrzucony pod ten sam gniew, a może jeszcze większy, bo komu więcej dano, tego więcej się wymaga. Wykorzystujmy czas, aby go nie zmarnować, aby jeszcze w trzeźwości doznać. Nie chcę niczego innego, jak tylko tego, co czytam w Biblii. Amen.